Kudłate wynurzają się po sobie i piętrzą w oddali. Wspinają się słowa starym znanym szlakiem, szlakiem dawno zdobytych już szklanic. I wzrasta potem słona, potem okupiona. Jak się dostać na przystanek Balnica? Torami. Jak inaczej. No. W końcu przystanek, nie? No. Sapiemy jak pociąg. Dokładnie. Tak ogólnie to nie wiadomo, czy sklep będzie otwarty, bo Wojtek przed chwilą jechał na dół. Jak nie będzie miał kto sprzedać piwa, to gówno. Po prostu dupa zbita, trzeba będzie na niego czekać. A nic, zostało nam jakieś 600 metrów. Nara! Wiatrem odarta z drzew jaworzyna, spojrzenie błądzi po szczytach zielonych, gubi się w mgłą zasnutych dolinach. Rozgrzany asfalt. To w stronę Komańczy. O kurwa, coś jedzie. To nie w stronę Komańczy, tylko nie, w stronę Balnicy. Balnicy, a sorry. A będziemy środkiem drogi, więc może... Zejdźmy, okej. Okay. Dzisiaj już nie łapiemy stopa. A mówiła po lewej stronie? Po lewej. Przecież po lewej nie ma nic. A po prawej coś jest? No w sumie. Pan przejechał. Wieczór gdzieś tam z wiatrem ku nocy odpływa. Po kamieniach pną się myśli w nieskończoność. Kulotą bez granic, z ponad kufla piwa do bożych schronic, niepamięci drogą. Się tutaj do skrzyżowania na drogi na Przełęcz Żebrak. Pani sklepowa, mamy tutaj, czyta książkę. Pani sklepowa czyta książkę. Tutaj mamy taką reklamę przy drodze. Nie wiem, czy ją widać. O właśnie. To jest takie fantastyczne miejsce, do którego
trzeba koniecznie zajrzeć. Tak. Przystanek autobusowy. Ha, ha, ha. No bo to się nie da spotkać nigdzie bliżej. Wszędzie jest za blisko, żeby się spotkać. Dokładnie. Trzeba się spotkać na drugim końcu świata, nie? Tak jest. Sympatyczni. Co tu się dzieje? Cześć! Nic się nie dzieje, kręcimy relacje. Gdzieś tam z wiatrem ku nocy odpływa. Po kamieniach tną się myśli w nieskończoność. Kulotą bez granic, z ponad kufla piwa do Bożych schronisk. Niepamięci. Bożych schronisk. Niepamięci. Bożych schronisk. Niepamięci drogą